W Domu Kultury Kopernik w przeddzień Sylwestra bawili się seniorzy. Oni jak zawsze tryskają energią i humorem. Karnawałowe kreacje, doskonała muzyka, stoły uginające się od wyśmienitego jadła, tak kończyli stary i witali nadchodzący rok ci, którzy lubią bawić się w Domu Kultury Kopernik. Bawimy się jak zwykle wspaniale. No nie pamiętam, który to raz, ale każdą zabawę tutaj się bawimy. Także jest przepięknie, przecudownie. Orkiestra w tej chwili jest przemiła. Estradowo, bo my dzisiaj sylwestrujemy. Staramy się dla naszych seniorów grać repertuar ten, który najbardziej uwielbiają. Mogą zatańczyć sobie i walca, i tango, i z nowszych utworów też niektóre, ale staramy się wybierać takie utwory, które znają ze swojej młodości, które chętnie nucą i śpiewają. Naszym seniorom życzymy przede wszystkim dużo zdrowia, dobrego samopoczucia, uśmiechu na co dzień, a te życzenia składa Andrzej Horbik, szef Horbik Orkiestry. Na Sylwestra jestem po raz pierwszy i jestem bardzo zadowolona, a z tym bardziej, że mogę już śpiewać. Wesołe, dobre towarzystwo, orkiestra wspaniała, to pozazdroszczenia, tylko się bawić do końca. Sympatycznie, miło, wesoło i z życiem. Jest to cudowna okazja, żeby się wyskakać, potańczyć w sympatycznym gronie. Thank you.
Wszyscy rozbawieni, zadowoleni, tym bardziej, że mamy dzisiaj solenizanta naszego Zenka. Także zaśpiewaliśmy mu 100 lat i nie tylko. Bawimy się świetnie i życzymy wszystkim seniorom, koleżankom, kolegom szczęśliwego, nowego, pogodnego roku i dużo tych oddanych, serdecznych, szczerych przyjaciół, bo to jest najważniejsze. Dużo zdrowia, pomyślności, żeby większe były emerytury dla nas. No i żeby po prostu dbali o tych naszych starszych już wiekiem osób. Także no co, wszystkim życzę szczęśliwego nowego roku, 13. I dla waszej telewizji. Przede wszystkim zdrówka, humoru, wesołości, no i dobrego samopoczucia. 10.
zapraszamy do szarpanego. No świetnie, a już nie pamiętam, bez 5 razy byłam. No też bardzo lubię właśnie Sylwestra ze względu na to, że zaczyna się nowy rok i tak myślę, że trzeba podejść optymistycznie do przyszłości i tu naładowuję akumulatory na przyszły czas. Mamy wspólne przyjaźnie, cieszymy się bardzo z tego, że mamy takich wspaniałych organizatorów, którzy nam umilają ten czas. Rzadko tu przychodzę, ale pochodzę z lasu, coś pięknego. No, miło mi to, naprawdę będę tu wracał. Ludzie się dopią tańcz, aż skurczę cię.